Hej, szykuję się właśnie na moją walentynkową randkę z Seductive Palette Oriflame. Ta fantastyczna paletka zawiera najmodniejsze cienie do powiek, błyszczyki i róż. Z paletką Seductive stworzysz wyrazisty makijaż pełen ekspresji. Zacznij od przygotowania bazy. Zatuszuj niedoskonałości korektorem, rozprowadź fluid. Użyj pudru, by osiągnąć efekt rozświetlonej, a zarazem matowej cery. Teraz zajmiemy się oczami. Jasnym cieniem pomaluj środkową część powieki. Następnie wymodeluj oko przy pomocy ciemniejszych cieni. Nałóż ciemnofioletowy cień od połowy powieki do zewnętrznego kącika oka. Następnie namaluj nim linię, począwszy od nasady rzęs, aż do załamania powieki. Grafitowy cień rozprowadź na dolnej powiece wzdłuż linii rzęs, kończąc przy zewnętrznym kąciku oka. Rozetrzyj cienie delikatnym, miękkim pędzelkiem. Najjaśniejszym cieniem zaznacz wewnętrzny kącik oka i powiekę przy łuku brwiowym. Miękkim pędzelkiem rozetrzyj granicę między poszczególnymi odcieniami, by Twój makijaż nabrał tajemniczego wyglądu. Kredką lub eyelinerem obrysuj kontur oka. Na koniec mocno wytuszuj rzęsy. Brązowymi cieniami obrysuj brwi. Dzięki temu Twoja twarz zyska bardziej wyrazisty charakter. Zajmijmy się teraz policzkami i modelowaniem twarzy przy pomocy różu. Róż z palety Seductive jest matowy, w związku z tym zaznacz nim linię wzdłuż kości policzkowych. Możesz też musnąć różem skórę na skroniach. Doskonałym wykończeniem makijażu będzie pomalowanie ust jednym z czterech błyszczyków z palety Seductive. Pamiętaj, że możesz optycznie powiększyć usta, nakładając na środkową część najjaśniejszy błyszczyk. Życzymy powodzenia w samodzielnym wykonaniu tego wyjątkowego makijażu.